Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, analiza partii z Pucharu Świata pomiędzy Gukeszem a Carlsenem. Przyznam szczerze, bardzo czekałem na ten mecz, na tę partię, z uwagi na to, że miałem przyjemność kiedyś rozegrać z Gukeszem partię klasyczną, tylko że to było 4 lata temu w Warszawie na turnieju Najdorfa w pierwszej rundzie. Gukesz wtedy miał lat 13 i już miał arcymistrza, ranking powyżej 2500. Wielka kariera tego zawodnika się szykuje. On ma dopiero 17 lat, moi drodzy, a już jest na żywo w pierwszej dziesiątce na świecie. Zapraszam do analizy. Gukesz rozpoczął ruchem D4, skoczek F6 Magnus, goniec F4 ze strony Gukesza. No i tutaj oczywiście jest wachlarz możliwości, jak mogą grać czarne. Czarne mogą spokojnie zagrać D5, E6, mogą G6 zagrać. Magnus wybiera posunięcie B6. Z tej strony będzie chciał ustawić gońca, strzelać sobie po diagonali. Taki ma plan. Gukesz na to zagrywa od razu skoczek na C3, czyli szybko wyprowadza figurę. No i goniec B7 ze strony Magnusa. No i teraz można powiedzieć, że ten punkt E4 jest przez czarne kontrolowane. W pewnym momencie jeszcze warto zagrać D5, ewentualnie E6. Tak też można, potem D5 i D6. Są tutaj bardzo szerokie plany. No ale wiadomo, Magnus, jeżeli nie gra czystej teorii debiutu, to jest jeszcze silniejszy, gdyż przeciwnicy no, mogą się gubić po prostu. Znaczy Magnus jest najsilniejszy w takich aspektach, więc bardzo dobrze rozumie szachy, więc sobie może na to pozwolić. F3 ze strony białych. No i tutaj zobaczcie, że jest opcja zagrania po prostu E4. No właśnie, oczywiście tutaj Magnus zagrywa posunięcie E6, można też zagrać D5 i nie pozwolić zagrać E4, choć E4 prawdopodobnie po D5, E4 byłoby możliwe, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, żeby tego pionka oddać. Teorię debiutu tutaj nie znam, więc ciężko mi powiedzieć, co grać. Magnus jednak zagrywa sobie spokojnie E6, to jak najbardziej dobry ruch. Centrum jest zrobione przez czarne. No i teraz Magnus zagrywa A6. No właśnie, A6 jest po to, żeby nie wpuścić skoczka i żeby tutaj figury nie celowały w C7, ale właśnie zwróćmy uwagę, czy można zagrać od razu D5 teraz, żeby powalczyć o centrum. No właśnie, skoczek by wleciał. Posunięcie skoczek A6, tu się nic złego nie dzieje, żeby była jasność. Posunięcie E5 prawdopodobnie i skoczek D7. Bardzo dziwna sytuacja by powstała. Skoczek raz zaatakował, ale będzie musiał na pewno wrócić. Goniec zamknięty, ale on się oczywiście przestawi i poprawi swoje położenie tutaj, jeśli chodzi o centrum pionek F3 na przykład. No i też tutaj widzimy, że ten goniec jest zablokowany. Pozycja byłaby no taka niełatwa do gry na pewno czarnymi. Magnus pewnie tego nie chciał, dlatego też zagrał posunięcie A6. I w tym momencie nastąpił ruch hetman D2. Plan białych jest jasny, chcemy zrobić długą roszadę i mieć szybki atak na przykład w centrum. W tym momencie nastąpiło właśnie D5, na co Gukesz decyduje się zrobić długą roszadę. Oczywiście, jeżeli nastąpi E5, to skoczek idzie sobie tędy, ale już nie ma tego skoczka. Można próbować grać C5, taka trochę obrona francuska, skoczek na C6. No myślę, że normalna dalej gra. W tym momencie po długiej roszadzie Magnus zagrywa goniec B4. Bardzo logiczne posunięcie, dlatego że tutaj celujemy w skoczka, który pilnuje centrum. No właśnie, i w tym momencie nastąpiło po prostu A3. Można byłoby się pokusić o E5, no ale widać, że Gukesz też bardzo ambitnie podchodzi do szachów. Ja powiem szczerze, że ta partia jest naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie bardzo nowoczesnych szachów, można by powiedzieć, bo tutaj nie ma jakiejś typowej obrony sycylijskiej czy partii włoskiej i tam teoria leci 30 posunięć. Tu już trzeba myśleć od samego początku, jakby to źle nie zabrzmiało, myśleć. W szachach trzeba myśleć, ale jak jest teoria, no to już jest wcześniej przeanalizowane, więc robi się ruchy z automatu. Nastąpiło wybicie, hetman wybił, no i tutaj biały celuje w punkt C7. Magnus tu miał wszystko przemyślane, postanowił wybić na E4 pionka. No właśnie, bicie na E4. No tutaj oczywiście, jeżeli goniec by zbił na C7, to też się nic złego nie dzieje. Ten hetman wskakuje na D5 i zajmuje bardzo dobrą placówkę. Po na przykład biciu na B6 można zrobić szybko roszadę. Ta wieża szybko wskakuje na C8. Hetman wlatuje za chwilę na A2 i robią się problemy. Jasne, że goniec może zagrać sobie też na C4, ale pojawiają się takie ciekawe opcje, jak na przykład hetman G5 szachem, żeby atakować później na G2, może hetman F5.
Myślę, że tutaj czarne po prostu rozegrałyby się kapitalnie. Branie takich pionków raczej na tym poziomie nie ma sensu żadnego. Tutaj bezwzględnie by to czarne wykorzystał, grając skoczek D7. Kolejne wieże by weszły do akcji na wolnych liniach i mogłyby być wielkie problemy białymi. No więc w tej sytuacji D5 w ogóle zostało zagrane. Zobaczcie, że tego pionka można zbić trzema różnymi figurami. Niesamowite. O co chodzi w takim posunięciu? Naprawdę mega nowoczesne zagranie w szachach, ale to też no taka, można powiedzieć, trochę klasyka. I chodzi tutaj o to, żeby otworzyć linię, otworzyć diagonale. Ta partia przybiera naprawdę tutaj no, ta partia po prostu dzieje, ta partia jest taka, no jakby to powiedzieć, nowocześnie rozgrywana. O, tego mi brakowało słowa, moi drodzy. Tutaj oczywiście Magnus zbił skoczki. Przechodzimy trochę do forsownych wariantów, dlatego że ten skoczek musiał tu wybić, bronić pionka przy okazji, no i atakować. Tylko że sprawa jest tutaj jasna. Hetman zbija na G7, no i nie ma innej możliwości lepszej jak hetman F6. Trzeba w ten sposób zagrać i wymusić wymianę hetmanów, na co oczywiście tutaj Gukesz przystaje i to jest uskutecznione. I goniec na E5. Czasami trzeba uważać na takie pułapki jak skoczek na D7. Wydaje się, że super, atakujemy tutaj gońca, bronimy skoczka, ale może nastąpić bardzo nieprzyjemny ruch, bicie na D7. No jeżeli zbijemy królem, to tracimy skoczka, materiał w plecy czarnymi, a jeżeli bije skoczek, no to jeszcze tu możemy stracić wieżę, do tego gońca nie złapiemy, bo ten goniec zawsze sobie ucieknie, to jest proste w liczeniu, więc tutaj trzeba bardzo uważać i Magnus zagrywa król E7, goniec zbija jednak pionka, odbicie jakiegoś materiału jest, skoczek D7, goniec wrócił na G3, no i proste zagranie, wieża z H na G8, wieża wchodzi na wolną linię, troszkę będzie przeszkadzać w tym pionku, będzie przeszkadzać temu pionkowi z G2, oczywiście goniec to teraz pilnuje, no ale zawsze są możliwości, tak jak skoczek H5, no wiecznie goniec też tu stać nie będzie, aktywne zagranie, goniec na E2 i teraz przyznam się szczerze, Magnus zagrywa taki ruch, który mnie bardzo zaskoczył, ale jest to dobre posunięcie. Ja bym na taki ruch się nie zdecydował. Od razu powiem, jaka pierwsza wasza myśl by była w tej pozycji. Jak byście zagrali? Bo na przykład mi się narzuca, nie bicie, absolutnie nie, bo to trzeba wyczekać, ale na przykład wieża C8, żeby wyprowadzić figurę. A Magnus gra król E8. Tutaj chodzi też o to, żeby nie było takiego szacha, bo ten goniec no, tego szacha mógłby dać w pewnym momencie i mógł być groźnie. Tak zakładam intuicyjnie. Czasami jest też związanie. Król sobie zszedł po prostu na E8. Bicie nastąpiło, na co skoczek na E4 i goniec na F3. No i tutaj panowie przeszli do forsownych ruchów, czyli skoczek zbił na G3, to jest jak najbardziej dobre grane przez Magnusa oraz Gukesza. Jest bicie na B7, przepraszam najmocniej, nie bicie na B7, tylko bicie tutaj na G3, na co nastąpiło bicie na F3, skoczek odbił, wieża zbiła pionka, wieża zbiła na H7, oczywiście zobaczcie też, ile czasu panowie na to potrzebowali, czas mają względnie równy, no i w tym momencie król zagrywa na E7, taki ruch trzeba zagrać, no bo tutaj grozi wieża na H8, więc w tym momencie skoczek wleciał na D4, czyli tutaj Gukesz szuka aktywności, szuka takich posunięć, no i teraz skoczek na E5. Skoczek na E5, no jeżeli byśmy zbili tutaj pionka, no to właśnie ten skoczek by wleciał. No mogłyby być problemy, tak, jakiś szach, skoczek F8, no jakaś wieża może na przykład na D6 i tutaj jakiś skoczek E5, te pionki mogłyby mieć problem. No, aktywność figur białych jest bardzo, bardzo duża, no a żaden arcymistrz sobie nie pozwoliłby, jeżeli nie miałby wyjść, jeżeli miałby wyjście, nie pozwoliłby sobie na coś takiego, żeby ten król się tak tutaj zamknął i figury białych byłyby, figury białych by krępowały troszeczkę czarne. No, tak arcymistrzowie raczej nie działają w szachach. Skoczek E5, aktywnie szuka tutaj Magnus akcji, wieża E1, no i tak, bronić tego skoczka czy nie bronić? Magnus broni go pośrednio, grając wieżę G4. Skoczek za skoczka. Jak skoczek stąd pójdzie, no to też można wtedy z tym skoczkiem sobie na przykład odejść. Taki ruch nie działa, bo widełki, no więc tutaj Gukesz postanowił przejść do wieżówki. I wieża wróciła teraz na E2, wieża AD8, ładne wtrącenie, wieża E2 po to, żeby zagrać tu i celować w F7, ale teraz grozi mat w jednym ruchu, dlatego też C3 i wieża F4. Magnus bardzo ładnie rozgrywa, w ogóle Magnus pięknie rozgrywa końcówki. Ja powiem szczerze, że no bałbym się już tutaj grać, znaczy bałbym się, w ogóle z Magnusem
Bałbym się grać, ale to już nie chodzi o mnie. Końcówki gra porażająco dobrze. Oczywiście miał w swoim życiu wpadki, jak każdy szachista, ale tutaj gra kompletnie bezbłędnie na równym materiale. Oczywiście te pionki mają różną strukturę, są na różnych skrzydłach, więc różnorodność jest większa i możliwość właśnie przechylenia tej pozycji na swoją korzyść. Król C2 zostało zagrane, wieża G8 i celujemy w pionka G2. B4 ze strony białych, no i teraz bardzo ładne, klasyczne zagranie B5, które pilnuje bardzo dobrze tych pionków na skrzydle, czyli C3 pionka i pionka A3. Król B3 ze strony Gukasza, oczywiście ruch dobry, bo trzeba tutaj próbować grać pionkiem. Wieża zagrała z F na G4, no i wieża F2. Oczywiście tutaj widzimy, walka jest potężna, no ale jest wieża na G7, no i wymiana wież nastąpiła. Mamy czystą wieżówkę z taką samą ilością pionków. Ta pozycja jest remisowa, moi drodzy. To jest remisowa pozycja, tylko żeby to zremisować, no trzeba się wykazać tutaj sporymi umiejętnościami, nie popełniać błędów. Jak to mówią z juniorem do końcówki, Magnus tę zasadę pewnie słyszał, znaczy nie wiem, ale nie czy słyszał, ale no z juniorem do końcówki to się zwykle tak mówi, bo juniorzy są wystukani w debiutach, a potem się gubią w grze środkowej czy w końcówce. No tak przysłowiowo, kiedyś to jakiś trener zarzucił, tak się przyjęło, ale to jest po części prawda. Oczywiście tu się śmieję, że junior do końcówki, no i ten junior ma 2760, więc też bardzo dobrze gra w szachy. Jest A4, nastąpiło F5. Im wyżej pionki, tym lepiej, większa swoboda, bicie, bicie, wieża A2. No właśnie, to jest pierwszy błąd, który tutaj zagrywa Gukasz. Moi drodzy, przygotowałem teraz tylko troszeczkę szerszą analizę tej końcówki, jak należałoby zagrać białymi, żeby to zremisować. I uwaga, to będzie według mnie bardzo trudne. Mianowicie białe powinny zagrać C4. Ten ruch jest trudny. Dlaczego? No bo grozi wieża G3 i ktoś sobie pomyśli, odejdę królem, zbiję pionka. Ale jest wieża F3. No dobrze, i teraz tak, jeżeli byśmy zbili wieżę na F3, no to oczywiście pionek odbija. Tutaj byśmy zbili, król by zbił. No i gramy król D6, tutaj F4, E5, bicie, bicie. No to jest remis. Bez problemu, tutaj białe, no, białe remisują, czarne również remisują. Chodzi o to, że po prostu remis jest gwarantowany. Po wieża F3 jeszcze jest inna możliwość, mianowicie bicie na C4 z szachem, co jest bardziej prawdopodobne, co byłoby bardziej prawdopodobne, i wieża bije na G2. No i ktoś tę pozycję mógłby ocenić, że wygra na czarnych. Wieżówki mają to do siebie, że są bardzo trudne, zaznaczam. Dwa pionki wolne powinny załatwiać sprawę, ale to nie jest takie proste. I tutaj białe mogłyby bardzo sprytnie pograć. Przede wszystkim, jeżeli nastąpiłby ruch B5, no to mogłoby być pozamiatane, ale wieża, znaczy pozamiatane inaczej. Dlaczego B5 byłoby pozamiatane? Tutaj wieża mogłaby celować w C2 i próbować grać bardzo aktywnie w obronie i łapaniu tego pionka, a te pionki nie musiałyby się śpieszyć z opcją przemiany. W momencie, gdyby białe zagrały wieża B3 i celowały w to, żeby pionek sobie spokojnie szedł, no to król musiałby zagrać na D6, być bliżej. Jeżeli nastąpiłoby B5, to jest tragedia białymi i przegrana, bo jest wieża G4, król musi zejść na trzecią linię, wieża B3, wymiana i pionkówka byłaby spokojnie wygrana czarnymi. Więc z pionkiem nie możemy się śpieszyć, ale taki był zamysł. Po król D6 można by było tutaj zagrać wieża D3. Właśnie, pojawia się bardzo ciekawy moment. Jeżeli król będzie się zbliżał tutaj do obrony, jeżeli pójdzie w tę stronę, no to wtedy możemy próbować maszerować pionkiem. Ale jak pójdzie w tę stronę, to wieża E3, czyli zasadzamy się na pionka, który nie jest broniony. Jeżeli król się będzie wracał, no to oczywiście znowu szach, król się wraca i znowu idziemy na pionka. Więc jeżeli wieża by się zdecydowała na obronę E6, co jest trochę pasywne, no to wtedy możemy spokojnie grać B5. I tutaj na przykład posunięcie typu F4, wieża E2, na przykład F3, wieża F2, jakiś szach, tutaj król C5. No nie byłoby to proste, żeby to wygrać czarnymi, gdyż pionki mogłyby być rozszczepione. Wieżówki są bardzo ciężkie, moi drodzy. W tym przypadku oczywiście też na przykład król na B6 mógłby zagrać. To wtedy wieża E1. Cały czas byśmy się trzymali tego pionka. Jeżeli jednego pionka weźmiemy, to zremisujemy białymi.
Właśnie o to chodzi, bo jak ta wieża da szacha, odejdziemy królem, to cały czas ten pionek jest zagrożony, a królem będziemy wracać i bronić pionka B5. Myślę, że koncept jest prosty do zrozumienia, choć trudno pewnie to znaleźć. Moi drodzy, w partii było inaczej. Wieża na A2, wieża na G5. W ogóle ten ruch jest według mnie bardzo ładny i sprytny, bo będzie ruch F4, a wieża będzie broniła pionka i cały czas celujemy w G2. Logiczne. Szach nastąpił, król F6, wieża A2 wróciła do obrony pionka, niestety pasywnie, no i Magnus teraz gra po prostu F4. W tym momencie oczywiście nie można zagrać posunięcia C4, gdyż jest wieża G3 i jest koniec partii, no bo król musi zejść, tam byśmy zbili i byśmy doszli pionkiem bardzo szybko. Sprawa myślę, że prosta. No więc wieża zagrywa sobie tutaj na C2, wieża G3 wiąże, król zagrywa na A2, no i tutaj sprawa jest już, moi drodzy, banalna. Król na E5. Chodzi o to, żeby podejść królem, podejść pionkiem. Tyle. W sprytny sposób, powoli, bez pośpiechu. Białe nie są w stanie czarnych zatrzymać. Wieża dała szacha, król E4, król znowu na B3. No to pionek do przodu. Znowu szach, król F5, wieża D2, E4. Nawet taki szach nie jest groźny, dlatego że król odchodzi i zbicie pionka też nie jest groźne z uwagi na szybkie E3. Zwróćcie proszę uwagę, że czasami jest zagranie takie i wieża E3 i bronimy. Jeszcze tutaj pionka można zbić, ale to nie jest konieczne, gdy pionek szybki idzie. Jeżeli król przejdzie do obrony na dwójkę, to zbijemy na G2. Szach nastąpił, król F5. No i teraz znowu szach, król E4, wieża B8 i E2. Moi drodzy, Gukesz poddał partię, słusznie, tutaj nie ma co grać. Jeżeli będzie szach, no to król na D3, jeżeli B5, no to nawet wieża E3 wygrywa bez problemu, bo tutaj jak będzie szach, to zawsze sobie tym królem będziemy zygzakiem chodzić, albo sobie tędy pójdziemy. Te szachy się w końcu skończą, a tu pionek dojdzie bez problemu, ten jest za daleko. No więc partia rozegrana, uważam, tak normalnie. Magnus wykorzystał błędy przeciwnika perfekcyjnie. Wygrał czarnymi pierwszą partię. Myślę, że białymi jutro nie będzie miał dużego problemu, gdyż mamy mecz i rewanż w Pucharze Świata. No i widać, że chyba Magnus Carlsen powoli zmierza po tytuł, bo nigdy Pucharu Świata nie wygrał, a jest na to teraz bardzo duża szansa. Na koniec, moi drodzy, tutaj na górze przykleiłem ofertę szkoleń na rok szkolny. Więcej szczegółów pojawi się później. Warto się zapoznać z filmikiem. Też puszczę tutaj, będzie baner do kliknięcia, na którym opowiadam o tych szkoleniach. Również dla firm, dla biznesu. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.